Dzisiaj jest niedziela, 12 października, ja się nazywam Robert Richter i zapraszam na krótkie, rynkowe podsumowanie mijającego tygodnia. Na sam początek powiem tylko, że dzisiaj spółek będzie trochę mniej, bo mamy ważne gospodarcze tematy do omówienia. Tym razem tydzień nie był zbyt obfity w dane makroekonomiczne. Mieliśmy tylko jedno wydarzenie, które mocno wpłynęło na giełdy. No i była to publikacja sprawozdania z zeszłotygodniowego posiedzenia Amerykańskiego Komitetu Otwartego Rynku, czyli odpowiednika naszej Rady Polityki Pieniężnej, które wywołało dość mocne wzrosty na wszystkich ważnych parkietach, a wynikało to z tego, że inwestorzy martwią się o szybszą podwyżkę stóp procentowych, no a to sprawozdanie okazało się jednak bardzo, bardzo gołębie. Członkowie komitetu obawiają się o spowolnienie w Europie i zwracają uwagę na to, że może się ono negatywnie odbić na kondycji Stanów Zjednoczonych. No i w dodatku dolar staje się coraz droższy i to również nie jest pozytywna sytuacja. Była to więc w największym stopniu interwencja słowna, no i to widać też po rynkach, bo już w czwartek i w piątek kierunek był tylko jeden, czyli w dół. Jeszcze może dwa słowa na temat polityki Europejskiego Banku Centralnego, a szczególnie programu, który właśnie jest wprowadzany. Leszek zadał na blogu Squabera pytanie, dlaczego europejskie QE nie wpłynie na europejską walutę i akcje, tak samo jak amerykańskie QE na amerykańskie akcje. No i tak jak jemu odpowiedziałem tam, a wam odpowiem tutaj, dlatego że właściwie europejski program nie jest tym samym co QE w Stanach. Tam Fed skupował śmieciowe papiery i rządowe obligacje, co jest nie do powtórzenia w Europie, bo tutaj nie mamy problemu śmieciowych papierów, no a EBC nie może skupować rządowych obligacji. Tak jak mówiłem, obecne działania to jest tylko zbijanie oprocentowania kredytów, które już i tak są bardzo nisko oprocentowane, a których przedsiębiorstwa po prostu, i to z przyczyn niezależnych od EBC, nie chcą zaciągać. Potwierdzenie tego widzicie zresztą na indeksach, bo dokładnie wiemy, jaki QE miało wpływ w Stanach Zjednoczonych, czyli średni na gospodarkę, ale za to bardzo, bardzo duży na giełdy. No więc dlaczego nie siedzimy teraz załadowani po uszy w europejskie akcje? Ostatnio wyszła bardzo ciekawa informacja, która może nieco odmienić, z jednej strony polepszyć, a z drugiej pogorszyć perspektywy strefy euro. O tym natychmiast informował na inwestor Szymon Nowak. Europejski Bank Centralny opublikuje pod koniec tego miesiąca wyniki stres testów europejskich banków komercyjnych. EBC sprawdził ich kondycję pod kątem różnych negatywnych scenariuszy, no i niedługo dowiemy się, co z tego wyszło. Z jednej strony może to znacznie pogorszyć sytuację banków, które nie są w dobrej kondycji, bo w tej sytuacji najprawdopodobniej odwrócą się od nich i inwestorzy, i klienci, no a z drugiej istnieje szansa, że banki, przygotowując się do tych testów, gromadziły kapitał zamiast udzielać go w kredytach, żeby jak najlepiej wypaść, a to hamowało akcję kredytową. Czy tak rzeczywiście było, to zobaczymy. Zobaczymy, jak na te informacje zareagują inwestorzy, no i przede wszystkim, jak w następnych miesiącach zareaguje gospodarka. Niestety, dane z Niemiec nie pozostawiają złudzeń. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że w tym kraju spada produkcja przemysłowa i eksport, a to jest przecież podstawa niemieckiej gospodarki, która zresztą jest podstawą całej gospodarki, całej strefy euro. W jednym z komentarzy na Investio pojawił się wykres, w którym widać tą zmianę produkcji przemysłowej oraz PKB. No i jeśli się przyjrzycie, to zobaczycie, że spadek produkcji zawsze wiązał się z wejściem tego kraju w recesję. Pewnie zauważyliście, że generalnie dużo skupiam się na globalnej gospodarce, ale mam nadzieję, że was to nie nudzi, no bo pamiętajcie, że nasza giełda to jest mały parkiecik i chociaż nasza gospodarka ma sporą wewnętrzną siłę, a system bankowy może i nie jest zależny tak mocno od zagranicy, no ale jeśli globalny kapitał ucieka z akcji, to ze wszystkich, a szczególnie krajów rozwijających się takich jak Polska, więc jeśli uda nam się poczuć globalny sentyment, no to na pewno pozwoli nam to nieco skuteczniej inwestować, a przede wszystkim skuteczniej chronić swój portfel. Spojrzymy dzisiaj znowu na DAX-a, bo obecnie jest w najciekawszej sytuacji ze wszystkich indeksów. Po pierwsze, mamy wybicie z formacji, formacji głowy z ramionami, przed czym ostrzegałem zresztą, no i wygląda na to, że zaczyna się ta formacja realizować, a to oznacza spadek o kolejne 12%, czyli bardzo, bardzo dużo. Jest to o tyle prawdopodobne, że potwierdzenie mamy w makroekonomii. No ale trochę może na przekór powiem wam, że w nadchodzącym tygodniu bardzo możliwe jest odbicie i to nie dlatego, że już
warto nieco odreagować te spadki, ale dlatego, że znaleźliśmy się na bardzo ciekawym poziomie wyznaczonym przez geometrię 100%. Nie będę wchodził bardzo w szczegóły, bo chcemy się generalnie opierać na klasycznej analizie technicznej, ale zobaczcie. Po pierwsze, obecna korekta równa już do poprzedniej, która zaczęła się po ustanowieniu ostatniego maksimum. Po drugie, w tym miejscu wypada też równość z największą korektą w dotychczasowym trendzie, który rozpoczął się po kryzysie w 2011 roku. Mamy więc dwa przeciwstawne sygnały, bo z jednej strony głowa z ramionami, a z drugiej geometria 100%. No i wbrew pozorom stawia nas to w bardzo dobrej sytuacji, bo przede wszystkim o tym wiemy. No i według mnie najbardziej prawdopodobne jest to, że w następnym tygodniu odbijemy i przetestujemy wybicie z tego RGR-a. No i dojdziemy maksymalnie do poziomu 9060. Drugi jest taki, że od razu polecimy w dół, ale odbijemy w okolicach 8600, bo jeśli chodzi o geometrię, to cena często lubi się z niej fałszywie wybić i dochodzi wtedy do poziomu, który w tym przypadku wypada właśnie w okolicach okrągłego 8600. No a trzeci jest naturalnie taki, że od poniedziałku mamy swobodny spadek, no ale to, że DAX już jedną stopą spada w przepaść, widzą wszyscy, więc wtedy gralibyśmy z tłumem, a to jest zawsze niebezpieczne. No dobrze, przechodzimy już do Polski. Tutaj mieliśmy RPP i zgodnie z oczekiwaniami Rada obniżyła stopy procentowe w kraju, natomiast skala obniżek była dość duża i trochę nas zaskoczyła. No ale jak pewnie zauważyliście, nie wywołało to wzrostów. No ale to tak jak mówiłem, po pierwsze wiedzieliśmy, że stopy zostaną obcięte, a po drugie o wiele ważniejsze jest teraz to, czym martwią się zagraniczne rynki, czyli to, o czym opowiadam Wam tutaj już przez ponad pół tego wideo. Jeśli chodzi o moje spojrzenie na WIG20, no ciężko jest tutaj powiedzieć coś przeciwnego do zagranicznych indeksów, tym bardziej, że znowu wbiliśmy się pod linię trendu i to przebicie skutecznie przetestowaliśmy. Nie będę tutaj raczej zbyt precyzyjny, jeśli powiem Wam, że będziemy się pewnie zachowywać tak jak Europa czy Stany Zjednoczone, ale to musi wystarczyć, bo tak samo mamy się od czego teraz odbić, a z drugiej strony perspektywy są równie kiepskie i ciężko oczekiwać dużej pozytywnej zmiany. Jeszcze może dwa słowa na temat tej sytuacji. Pamiętajcie, że takie scenariusze rysują się dzisiaj. Według mnie to wszystko wygląda bardzo negatywnie dla indeksów giełdowych, ale to wcale nie jest wykluczone, że sytuacja się zmieni na lepsze z jakichś powodów, o których teraz nie myślimy, których nie jesteśmy sobie w stanie teraz wyobrazić. No i pamiętajcie też, że zanegowanie silnych sygnałów sprzedaży to tak samo silne sygnały kupna, więc obserwujemy, analizujemy sytuację i reagujemy, a za tydzień znowu spojrzymy sobie na to wszystko i zobaczymy, co się zmieniło. No okej, nie mamy już dużo czasu, więc szybki przegląd tego, co było. No i na koniec Wasze spółki. Po pierwsze, KGHM i Grajewo są na wsparciach i dają sygnały, że się odwrócą. Tak wygląda KGHM, a tak Grajewo. No i widać, że na obu spółkach były już próby wybicia w górę. Na razie nieudane, ale niewykluczone, że przy odrobinie szczęścia tym razem której z nich się powiedzie. PGNiG. Jeśli słuchaliście poprzednich wideoanaliz i mieliście akcje, to mam nadzieję, że się już ich pozbyliście, bo mieliśmy bardzo nieładne wybicie w dół, no i taka tendencja powinna się teraz utrzymać. Na Budimexie mamy kolejną próbę przebicia oporu, zobaczymy jak to teraz pójdzie. Gdyby znowu zabrakło siły, to mamy gdzie odpocząć, bo jest i krótkoterminowa linia trendu, i wsparcie sprzed dwóch tygodni, no i górne ograniczenie kanału cenowego. Wasze propozycje zaczniemy od spółki Michała, czyli od firmy Wawel. No i tutaj w długim terminie widzimy trend wzrostowy, który cały czas przyspieszał, no ale jest on obecnie korygowany. W dodatku przebiliśmy najszybszą linię trendu, no i nie udało się ponad nią powrócić. W krótkim terminie była próba utworzenia kanału wzrostowego, ale to się ostatecznie nie udało, bo natrafiliśmy na linię ostatnich szczytów, no i w piątek cena z tego kanału wybiła się w dół. I wszystko teraz wskazuje na to, że przebijemy wsparcie na 920. Jeśli je przebijemy, to okazji będzie można szukać jeszcze w strefie między 810 a 840. No i naturalnie gdzieś w okolicach kolejnej linii trendu. Na ten moment czekamy i obserwujemy zachowanie przede wszystkim na poziomie 920.
Następnie mamy Integer zaproponowany przez Jacka. Ta spółka już teraz jest teraz w fajnym miejscu, bo reaguje na długoterminową linię trendu. A że jest to dodatkowo w strefie wsparcia, no to mamy nieco większe prawdopodobieństwo odbicia. W razie czego jest jeszcze silna strefa popytowa między 160 a 170, ale pamiętajcie, że obecna spora korekta następuje po formacji odwróconego spotka, który nie tylko doprowadza do korygowania trendów wzrostowych, ale nawet je odwraca, więc niewykluczone, że spadki będą się pogłębiać. No i na koniec Tarczyński, także Jacka. Tutaj trudno analizować jej wykres, bo nie ma dużej historii. Ta spółka jest notowana dopiero od roku, no ale już na pierwszy rzut oka widać, że mamy sporo silnych oporów. Po pierwsze jest to poziom 11,60, po drugie dwie strefy w okolicach 12,30 i 13,60, no i poziom potrójnego szczytu na 15 zł i 50 groszy. No i w krótkim terminie też nie wygląda to ciekawie. Ten kanał cenowy to jest akurat pomysł Squabera. Mi się on nie rzucił w oczy, no ale znowu w piątek się z tego kanału wybiliśmy w dół. W takich przypadkach jak ten najlepiej sobie zerknąć na sytuację finansową spółki i ostatnie informacje z nią związane i na tej podstawie ocenić, czy ma ona potencjał, czy nie, bo wykres w tym momencie tego nie pokazuje. No i to już wszystko na dzisiaj. Przyglądajcie się w tym tygodniu giełdom z trochę większą uwagą. Jeśli macie swoje spółki, to czekam na komentarze z propozycjami. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.